Mateusz Biernat, rozgrywający Wiener Gwardia Wrocław. Dzisiaj wrocławski zespół przegrywa 2-3, no ale chyba trzeba powiedzieć, że były momenty, jak mawia klasyk, i mogła się podobać ta pierwszoligowa siatkówka w wydaniu obu drużyn. Wydaje mi się, że były momenty, to mało powiedziane. Wydaje mi się, że graliśmy dobrze na przestrzeni 3,5 seta. Można mówić, że czegoś zabrakło albo że czegoś żałujemy. Jeżeli to jest coś, to będzie drugi set, bo mogliśmy z niego wyciągnąć więcej, ale i tak cieszy nasz powrót w trzecim secie, bo już praktycznie końcówka należała do Bydgoszczy, a my jednak się podnieśliśmy super serwisem Mateusza Fronca i fajne jest to, że co jakiś czas, co chwilę ktoś inny może wejść na serwis, nie wiem, dać blok, cokolwiek obronić. Dzisiaj naprawdę graliśmy dobrze w siatkówkę. Powiedz po tej porażce we wrześniu, taki mecz w Bydgoszczy, co prawda też przegrany, no to nakręca jeszcze do cięższej pracy, czy jak to odbierasz? No bo z jednej strony możemy powiedzieć, że faktycznie jest punkt, z drugiej, że no jest porażka. Jak jako sportowiec do tego podchodzisz? Ja osobiście porażkę z wrześniu wyrzucam z głowy. Totalnie ten mecz dla mnie się nie odbył i nie chcę o nim totalnie myśleć. To był podpoziom jakiejkolwiek naszej gry. I trzeba było szybko wyciągnąć wnioski, bo 4 dni dzieliły nas od naprawdę trudnego meczu na terenie przeciwnika, który jest wymieniany w gronie jednego z głównych faworytów do wygrania ligi, do awansu z powrotem do Plusligi, a my pokazaliśmy, że nie położymy się i że trzeba się z nami liczyć i naprawdę postawiliśmy duży opór Bydgoszczy i widać było w pewnych momentach jakąś tam iskrę strachu w ich oczach, więc to jest fajne, że wchodzimy na boisko i walczymy, że dzisiaj walczyliśmy mimo tej porażki we wrześniu, gdzie tam tej walki nie było zbyt wiele. Wyciągnęliśmy wnioski i wygraliśmy to wszystko w głowie przez te 4 dni i wyszliśmy silniejsi na dzisiejszy mecz i to było widać w tej naszej grze. Czułeś jakiś mocniejszy ciężar podczas tego wyjazdu, patrząc na to, że byłeś jedynym rozgrywającym w kadrze? Wiesz, trafiłem do Ostrawy i tam byłem przez 2 lata jedynym i nie robi mi to problemu. Życzę zdrówka Pawłowi i żeby jak najszybciej do nas wrócił. Ale nie, czy wiadomo, że jak jest ktoś z tyłu, to jest troszeczkę łatwiej w głowie, ale musiałem to dzisiaj dźwignąć i wydaje mi się, że było zdecydowanie więcej dobrych niż tych momentów. I na to też czekałem cały sezon, żeby gdzieś ten wachlarz moich umiejętności pokazać w większej skali procentowej niż to miało miejsce przez tych 8 poprzednich meczy, aż do meczu z wrześnią. 2,5 godziny grania za nami, chciałoby się powiedzieć, przydałoby się troszeczkę odpoczynku, a za chwilę granie z niepokonanym liderem, głęboki oddech i jedziemy dalej? Trzeba wylizać rany, bo ten mecz kosztował nas naprawdę dużo zdrowia i mamy przed sobą 48 godzin na regenerację. Musimy wykorzystać każdą minutę z tego czasu, jak najlepiej będziemy mogli. Cóż może mogę powiedzieć? No tak jest liga ułożona, tak troszeczkę się to w tym sezonie układa, że nie mamy wpływu na to, kiedy gramy i jakim systemem i trzeba to dźwignąć, bo nic innego nie możemy zrobić. Musimy wyjść i pokazać we Wrocławiu, że ten mecz dzisiaj nie był przypadkiem i zagrać po prostu tak jak dzisiaj i myślę, że to zaprocentuje. Dzięki. Dziękuję.